To jest jakieś 10. No, może o wynagrodzeniu nie będziemy mówić. Ale to jest dyskusja o pieniądzach. Tu się sprawa rozgrywa o pieniądze. Każdy ma prawo startować i możecie tu zająć moje stanowisko. No gdyby pani powiedziała, że zlikwiduje pani szkołę, na pewno by pani nie przeszła. Może nie. Od kiedy gmina jest... Ja dziękuję wszystkim za głosy. I nawet tym dziękuję, co za nie głosowali, bo dlatego, że to nie jest taka super funkcja, wie pan. Nie ma to posłów na urzędzie. To jest stanowisko bardzo odpowiedzialne i trzeba zderzać się z problemami, z każdym problemem, każdego mieszkańca, nawet pojedynczego, nawet takie dzieciątko trzeba wysłuchać. Także tutaj, szanowni państwo, nie tylko my tutaj mamy taką sytuację, ale taka sytuacja szkół jest w całym kraju. Państwo w tym momencie nam nie pomaga i rozkłada samorządy i pozostawia nas z problemem. Liczyłam na to, że od państwa wskuram tu jakieś przychylność i pomoc, że nas zrozumiecie. No ale w tym momencie... Ale pani Wojtyna zrozumie? Żeby było nieuczciwe. Ale ja jako tu włodarz... To mamy się zgodzić. Wtedy jest ciemny człowiek, możecie przeszkodzić. Na co te pieniądze? Ja rozumiem państwa, jako rodzice macie prawo walczyć. Ale musicie nas zrozumieć. Jakby pani właśnie tutaj była, na pewno by mówiła tym samym zdaniem, co ja w tym momencie. Niech mnie pani zrozumie. Ale pani szukała nas pomocy, a od razu na sesji powiedziano nam, że jeśli zlikwidujemy szkołę, to dostaniemy chodniki. Ja się teraz pytam, jaką ma dla pani wartość dziecko, które porównuje pani do kostki drukowej? No przecież to było powiedziane, że będziemy mieć za niepowiedzialne szkołę, dostaniemy chodniki. Tak, nie mamy żadnego pasku, Sarek, to nawet gazecie pisze. W takim razie gazeta nie pisze sprawy. Nie skończoność. Ale było to... No i właściwie nie